Cześć! Dzisiaj powracamy do bardzo lubianej przeze mnie serii, niestety zakończonej już parę ładnych lat temu, mianowicie LEGO Mixels. Zrecenzujemy sobie dzisiaj nie jeden, nie dwa, ale aż trzy zestawy z tej serii. Mianowicie 41518 Glomp, 41519 Glurt oraz 41520 Torts. Miksele, jak pamiętamy, dzieliły się na plemiona. W skład każdego plemienia wchodziły trzy miksele i każde plemię miało jakiś swój, że tak powiem, motyw przewodni. Czasem był to żywioł, na przykład ogień albo elektryczność, a czasem coś innego, na przykład były miksele piraci i miksele policjanci. Dzisiaj mamy do czynienia z plemieniem Glorp Corp i ich motywem przewodnim jest jakiś kwas, szlam, no jakieś takie bagniste klimaty. Tak więc co, przejdźmy do omówienia pierwszego miksela. Pierwszy miksel nazywa się Glomp. Ma on jedno takie duże oko, które jest częściowo zakryte takim oto również dość dużych rozmiarów nosem, z którego tutaj ciekną mu takie oto elementy. Swoją drogą to jest dość ciekawe, bo te elementy, z tego co kojarzę, zostały wprowadzone na potrzeby LEGO Ninjago. No bo spójrzcie, wyglądają one jak węże. Natomiast tutaj służą one chyba za smarki, które mu z tego nosa wylatują. No, dość ohydne, aczkolwiek całkiem śmieszne. Tutaj widzimy jeszcze jakieś zęby. No i jest on trzymany w kolorystyce zielonej. Najwięcej jest tutaj zdecydowanie koloru zielonego. Miesza się tutaj taki ciemniejszy zielony z takim jaśniejszym. No i w takiej kolorystyce utrzymane jest całe plemię. Nasz miksel ma takie oto dosyć krótkie ręce zamontowane na uchwytach i zakończone dwoma palcami. Natomiast nogi są w przeciwieństwie do rąk nieproporcjonalnie długie względem ciała, ale tutaj akurat to nie przeszkadza, no bo miksele właśnie były takimi kreskówkowymi stworkami, więc tutaj jakiś brak konkretnych proporcji wcale nie przeszkadza. Tak czy inaczej składają się one z zawiasów kulkowych, więc możemy sobie nimi nieźle powyginać. Stopy są duże i stabilne, tak więc nie ma opcji, że ten stworek nam się przewróci. I zakończone są one takimi oto elementami, które zazwyczaj w serii Mixels służyły jako zęby. A te akurat to robią za palce. Kolejny miksel nazywa się Glurt. On z kolei jest takim jakby psem i chyba podoba mi się najbardziej z całego plemienia. Zawsze najbardziej lubiłem takie bardziej zwierzęce miksele. W serii Mixels było tak, że jeden miksel w każdym plemieniu, poza samym mikselem, zawierał jeszcze Nixela, czyli takiego oto małego czarno-białego stworka, który uwielbiam naszym mikselom psuć zabawę. Składa się on dosłownie z kilku elementów, no i najciekawsze jest tutaj zdecydowanie jego buźka. Jest to okrągły tile 2x2 z naddrukiem takich kreskówkowych oczu oraz buźki. Naprawdę fajnie to wygląda. No i cóż, bardzo mała konstrukcja, nie ma tutaj za bardzo co omawiać. Są jakieś rączki, tutaj jakieś uszy, jakieś nogi. No mała konstrukcja, ale całkiem pocieszna. Natomiast jeśli chodzi o samego Glurta, no to jak już wcześniej wspomniałem, ma on sylwetkę psa. I możemy sobie tutaj otwierać i zamykać jego buzię, bo jest ona zamontowana na uchwytach. Mamy tutaj oczka, tutaj jakieś uszy, jakiś nosek, no całkiem słodko on wygląda. Tutaj jakieś ząbki i na dole również zęby się znajdują. Mamy tutaj jeszcze ogonek zakończony takim oto elementem, który zazwyczaj w zestawach występuje jako jakiś element roślinności. No można to zinterpretować, że te miksele mieszkają na jakimś bagnie i właśnie jakąś taką roślinnością zarosły. Jako łapy zostały tutaj wykorzystane zielone skosy 1x2. Ten miksel spośród całej trójki ma najmniejsze możliwości pozowalności, no bo właściwie możemy tutaj tylko otworzyć albo zamknąć paszczę, poruszać trochę tym ogonkiem, no i ewentualnie te łapy ustawić pod jakimiś różnymi kątami. Więc jest to taki bardziej statyczny, powiedziałbym, miksel, ale mimo to jest chyba moim ulubionym z tego plemienia. Ostatni miksel nazywa się Torts. No i tym, co tutaj najbardziej przykuwa uwagę, są jego ręce, które zamontowane są na uchwytach i przymocowane są do nich takie oto transparentne pręciki, które zakończone są takimi bardzo ciekawymi elementami. Można sobie to zinterpretować tak, że ten miksel może strzela z rąk kwasem. Po obu stronach jego głowy znajdują się te takie wyłupiaste oczy, które zostały wprowadzone właśnie na potrzeby serii LEGO Mixels. Mamy tutaj taki szpiczasty nos. Widzimy tam również ząbki. Nogi zamontowane są na zawiasach kulkowych. Właściwie są to nie nogi, a takie bardzo duże stopy. Pokażę wam jeszcze, jak się ten stworek od tyłu prezentuje. No dobra, omówiliśmy sobie wszystkie trzy miksele. Każdy z nich okazał się być bardzo fajną, małą konstrukcją. Nie ukrywam, że bardzo brakuje mi serii LEGO Mixels, bo z tego co pamiętam, to jeden miksel kosztował coś około 17 zł. W późniejszych latach ta cena się chyba troszkę podniosła, ale i tak patrząc na to, jak wiele fajnych i ciekawych elementów każdy z nich dostarcza, to i tak był to naprawdę niezły interes.
No i bardzo mi tej serii brakuje. Ale uwaga, uwaga, to jeszcze nie koniec. Ponieważ w serii LEGO Mixers, jeżeli zebraliśmy wszystkie 3 miksele z danego plemienia, to mogliśmy sobie z nich zbudować Maxa, czyli takiego większego miksela. Instrukcje do Maxa mogliśmy znaleźć na stronie LEGO, tak więc trzeba tutaj korzystać niestety z instrukcji komputerowych, a ja nie za bardzo za nimi przepadam, ale jakoś to chyba przeżyję. Tak więc ja sobie teraz tego Maxa zbuduję i za chwilę go sobie omówimy. Tak prezentuje się zbudowany Max. Tyle elementów mi zostało, tak więc powiedziałbym, że dość sporo. Jeżeli natomiast chodzi o samego Maxa, no to cóż, jest on takim trochę jakby dinozaurem. Jego głowa jest zamontowana na uchwytach, więc możemy sobie nią delikatnie poruszać w górę i w dół. Mamy tutaj oczy, ząbki, nos. No i tutaj w okolicach nosa znajdują się takie oto elementy, które mają imitować zapewne smarki, które mu z tego nosa lecą. No, dosyć ohydne, aczkolwiek całkiem fajnie to wygląda. Ręce składają się z zawiasów kulkowych i są zakończone tymi wężowatymi elementami. Nogi również opierają się na zawiasach kulkowych, więc możemy sobie nimi we wszystkie strony wyginać. Mamy tutaj jeszcze ogonek zamontowany na uchwycie. No i jeszcze na grzbiecie tego stworka znajduje się kilka takich transparentno-zielonych serków. No i to by było chyba na tyle. Tak naprawdę nie ma tutaj zbyt wiele do omawiania. Powiem tylko, że jest to bardzo fajna, bardzo pocieszna konstrukcja. No i ogólnie podobała mi się idea Maxów, no bo motywowało to nas do zebrania wszystkich 3 mikseli z danego plemienia. Tak więc w tej recenzji to już wszystko. Trzymajcie się. Cześć!